Cześć, dzień dobry, z tej strony Jada i witam cię cieplutko na moim kanale. Ogólnie ja za chwilę wychodzę do szkoły, ale muszę z wami otworzyć kalendarz. I w ogóle ja mam dzisiaj taki fitting, że mam tą szarą bluzę i takie dzwony niebieskie. Ale otwieramy kalendarz. Dziś jest 10. Czemu to tak szybko leci, halo? Będziemy tu... O, jest, mamy 10. Dzisiaj jest piątek, więc chilluwa. Dzisiaj będziemy robić tą ścianę na pewno. Pójdę pewnie na strych i znajdę jakieś lampki i w ogóle będziemy to ogarniać po szkole. A dzisiaj mamy bachowanka. Spójrzcie się, czekajcie, bo mi się nie chce wyostrzyć. O, bałwanek. Więc ja się zbieram do szkoły, bo się za chwilę spóźnię. I... I patrzcie, wczoraj zrobiłam ten pierścionek i on mi już się zasechł, więc dzisiaj go będę malować jakiś kolor, nie wiem jaki, ale jest ładny. I teraz jeszcze jestem po śniadaniu, więc idę umyć ząbki. No i do zobaczenia po szkole. Mandero, ogólnie sorry, że tak ciemno, ale jest godzinka po 15 i jeszcze tata nie wstał, więc jeżeli tata wstanie, bo jest po nocy, w sensie po pracy w nocy, to zaczniemy ogarniać tą ścianę. Tak. Cześć ludzie, jest aktualnie 16. Ja sobie teraz te zdjęcia wszystkie będę ściągać. I te zdjęcia na pewno będą na tej ścianie, a te nie mam pojęcia. Bo to są zdjęcia z Emilą. I nie mam pojęcia, co ja mogę z nimi zrobić. Czy je po prostu powiesić tutaj? Jeśli nie wiem. A teraz po prostu je będę ściągać i odklejać te taśmy od spodu. Ogólnie już to ogarnęłam, tylko że te zdjęcia mi się podarły. Ja po prostu jest jakaś porażka. I tu mam jakoś tak w miarę je ogarnięte. I tam mam sznurek i teraz sobie spróbuję podmiać tą ścianę i sobie sprawdzę, ile jest między mniej więcej odtąd dotąd. I utnę sobie tyle sznurka i zacznę naklejać i sprawdzę, ile trzeba mi tego sznurka. I ile zdjęć się zmieści, żebym mogła sobie policzyć i w ogóle policzę, ile mam zdjęć. Okej, ludzie, więc tutaj, jak widzicie, mam pierwsze już takie te sznureczki. Ja co chwila muszę sobie ucinać dobrą długość. I co chwila muszę sobie ucinać nowy sznurek. To jest kurzające, ale dobra. I mam nadzieję, że... Bo chciałabym tak zrobić, że... Nie chciałam robić tak, że każde zdjęcie będzie przypięte innym, tylko że jeżeli mi się skończył te, to zacznę nowy rządek tych i tak dalej, ale nie wiem, czy to wypali i czy mi idealnie starczy. Bo jakbym zrobiła cały sznurek na przykład takich i jeden by było taki, to by była porażka. Ludzie, skończyłam. Zawiesiłam te 64 zdjęcia. I ogólnie, jeżeli miałam takie zdjęcia w poziomie, to ich było 4, a jeżeli miałam takie w pionie, to ich było 5. Tylko że tu mi wyszło 3 w pionie i 3 w poziomie, ale się zmieściły. I teraz tak, ściągnę sobie kalendarz tutaj stąd, bo może mi przeszkadzać. Możemy tutaj syf i muszę gdzieś to posprzątać. Ale ta ściana wygląda gigapusto. Ale dobra, chciałam zrobić tak, żeby może połowa z tego była tutaj. Czyli te 32 zdjęcia były tutaj, a kolejne 32 tu. Więc jakoś to muszę ogarnąć, policzyć te zdjęcia. I jak będę miała jakiś tam wstępny plan, to się od razu odezwę. Okej, więc w ten sposób to się na razie prezentuje. To jest tak wstępnie. I teraz to jest przyklejone tak tutaj taśmą i te taśmy będę odcinać tak, tylko żeby ona trzymała sznurki, bo to bardzo nieestetycznie wygląda tak na żywo. A później pójdę na strych sobie poszukać jakichś długich lampeczek, żeby wszystko to tak oplec lampkami, więc no. Okej, siema ludzie. Ogólnie ja sobie teraz już zaczęłam tak kleić. Bardziej estetycznie, bo na przykład popatrzcie sobie tutaj, to już jest bardziej estetycznie, ale się bardzo dobrze trzyma,
smyku i to już zawsze wygląda lepiej niż na przykład to, więc sobie ogarniam resztę i mam nadzieję, że znajdę jakieś fajne lampki. Siemaneczko. Ogólnie ja sobie przyniosłam takie lampki, ale nie wiem, czy ich mi wystarczy i raczej chyba mi ich nie wystarczy. Ale mam jeszcze takie, o, i najwyżej sobie ich dodam. I teraz sobie wezmę przedłużacz i do przedłużacza ich podłączę, bo jeżeli bym chciała sobie na przykład włączyć lampki i podłączyć telefon, no to musiałam to jakoś zrobić, więc chciałam zrobić tak, żeby, bo tutaj z tej dziury tam mi przychodzi kabel od przedłużacza, więc je sobie jakoś tak siup, albo tak dookoła po prostu, nie wiem, jakoś jeszcze to zrobię i się odezwę. Okej, ludzie, więc tak to się prezentuje, ja się strasznie jaram. Przykleiłam te lampki tu, tutaj, tam, tu, tutaj i tutaj. I jakby ja ten przedłużacz tu jakoś ogarnęłam, to nie wygląda za dobrze. Ale to są te lampki i teraz sprawdzimy, jak to wygląda po ciemku. To będzie pierwszy test. Uwaga. O mój Boże. Tutaj w kamerze te lampki są odrobinę ciemniejsze. Wy to w kamerze widzicie, jakby były jasne strasznie. O, teraz to lepiej widać. Ale... No spójrzcie tylko na to. Nie no, po prostu idziesz do domu. Boże, ale mi się podoba. Serio, jakby... Taki był mój plan, serio. Może taki był mój plan, żeby to zrobić. Więc jestem giga zadowolona. I teraz muszę tu ogarnąć pokój. I ten kalendarz w ogóle sobie muszę przybić jakiś gwóźdź tutaj. I sobie to będzie zwisać tutaj, ale to raczej jutro. Więc ja jestem giga zadowolona. I tu w ogóle ta pufa z toaletki, bo musiałam to sobie położyć i przyczepiać tam na górze. Więc ja jestem giga zadowolona. W sensie to na pewno według mnie lepiej wygląda niż zdjęcia. Te takie poprzyklejane, więc jaram się, jest super. Siemaneczko, w ogóle jest godzina po 21:00. Jeszcze zjadam sobie kolację. No i ja siedzę przy mojej pięknej ścianie i się z wami żegnam. No i oczywiście do zobaczenia jutro, ponieważ jest daily. No, do zobaczenia. Siema.